Siemaneczka, nie robię, z tej strony Buddy. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2020. Ze mną jest oczywiście mój brat, nie rób Jary. Chciałbyś, kurwa, nie rób ty. Ty najwięcej pracuję, nic więcej niż ty. O, piekielnik. Piekielnik, możesz się odezwać. Ja nie tam wam kibicuję mohery i no, żeby dobrze wszystko rosło. I oczywiście pasibrzuch, biały niedźwiedź. Z mikrofonem z keczupie. Dzień dobry. Nie zadbaw się tą paruszką. Plony. Dobra, moi drodzy. Przed tym odcinkiem trochę z Jerrym popracowaliśmy. Nie rozśmieszaj ludzi. Macie tutaj... Zrobiliśmy 36 zadań, które teraz odbierzemy. Cheater, cheater, dodaję sobie pieniądze. Nie słuchałeś, co powiedział. Słuchałem. Widocznie zasłał. O, masz prawie 400 tysięcy, to można jechać na zakupy. No. To już pojechałeś, hulajnogu. Jerry, zobacz jak te nasze tutaj... Jeszcze rośnie słoneczniki? Nie, nie. Słonecznik jeszcze rośnie? O. O jest. Ale tutaj nasze świnie w tym gospodarstwie, kury... Jeszcze mają żarcie. Jeszcze dużo mają żarcie? No jeszcze trochę mam. No. Ile mają? Kury to dopiero ledwo co tam weszło. Świnie mają też tam jeszcze. Krowy mają też jeszcze. Ile? No, 3800 krowy, świnie 1400, a było 1600 przed chwilą, znaczy przed chwilą, no. 3 dni temu było 1600, a masz 1460, no to jest... Przeprowadzamy je, ja nie będę tutaj czekał, aż zaraz dojdzie. Tak o mówisz? Pojedziesz do sklepu. No. I wypożyczę ci... maszynkę. O kuźwa, kury. Którą będziesz przewoził te rzeczy. Poważnie, że ten kudesenasik nie urósł? No nie. Zaraz mnie zdenerwuje, wezmę kudę tego i zaoram to, bo już mnie drażni te słoneczniki. To jest ostatni dzień, w którym miesiącu, w którym można kudę ten słonecznik ciąć. W listopadzie można jeszcze ciąć, czy nie? No mamy listopad już, ty. No, ale masz tam na ile jest miesiąc? 3 dni? Na 3 dni. No to jeszcze może urośnie. Ale na początek listopada jest. Oj, Boziu, kochani. Dobra, pożyczam tą przyczepkę, poczekaj. Ty, a my zaznaczyliśmy ją? No ja nie wiem, co ty zaznaczałeś. Jest zaznaczona, tylko że ona jest duża, do ciężarówki chyba. Nie, do ciągnika też jest. Masz buzek jakby co. Przejdź na sam koniec. Ja jestem Flick, Noch TTW 140. Dobra. Wyłożyć. Proszę cię bardzo, możesz cisnąć. Peres, a ty, żebyś się nie nudził. O. Jakie głupie zadanie mi dasz? Korkę. Szczupać kury. Nie. A wiesz, co to jest szczupanie kury? Nie, wsadzanie w dupę. Sprawdzanie, czy jest jajko, no. No to mówię, no to wsadzanie w dupę. Czy... O, zbiór... A tu masz świnie, widziałeś? Zbiór plonów. O, masz zbiór plonów, panie. Wypożyczę ci ten i pojedziesz, bawełnę będzie zbierał, okej?
To jak niewolnik w Alabamie, gdzieś tam. Proszę cię bardzo, twój sprzęt. Coś ty zrobił, ty. Wypożyczyłem sprzęt. Ja pierdzielę, to nie mogłeś powiedzieć, że wypożyczasz sprzęt? No a co? No. Czuj, gdzie się pchasz, ciulu jeden, pajaki. Ty, a czemu ja w powietrzu widzę? Aha, ty masz super siłę, ty dziadzie. A czemu ja nie mam super siły? Bo ty nie będziesz miał. Dobra, przyjeżdżaj z tym tutaj. Mówisz do mnie? A do kogo? Nie do ciebie, tylko do Jerego, kurde. No ja jadę już. A wiesz, ty... że ja nic nie zrobię, nie? Dlaczego ty nic nie zrobisz? No bo powiesił mnie w powietrzu. Kurde, Jerry, kurde. Gdzie go powiesiłeś w powietrzu? Nie powiesiłem, tam nie słuchaj. No nie zrobię nic, Jerry. Nie słuchaj go, co ci kurde gadaj. Rozumiem, że ja mam jechać na pole 117. No wyłaź z mojego ciągnika. Gdzie kurwa jedziesz? Co mnie kłamiesz? No jadę, no wyjeżdżałem, no. No zaraz ty tutaj. Zgasi mi silnik, no to. Kurwa. A ty na pole, 117 i tu biegiem. Mogę na szagę? A dobra, nie macie, to nie widzicie. Mamy, nie możesz, po ulicach się jedzie. Tylko uważaj, bo tam jest ten fotoradar. Słuchaj, ja tym demonem prędkości maksymalnie 27 mogę jechać. No, no to całe szczęście. Całe szczęście. A po ile zabiera pieniędzy? Dużo. Dużo. Chcesz być już testował? Testowaliśmy też, Jerry. Testowaliśmy, uwierz mi. 116 tysięcy Jeremu zabrało. Za jeden przejazd. Poważnie? No. Co wy tam za miskę ryżu pracujecie, jak 400 tysięcy tylko macie? No. O co ty myślisz, że to tak dają? Na bogato? Nie no, myślałem, że bardzo Chińczycy co wykupili. Co wykupiliśmy? Że Chińczycy was już wykupili. No nie, no nie. Chyba, a co, czego ty chcesz się najpierw pozbyć? Świń. Rezon. Świń. Krów. Ja się pytam, co najpierw chcesz się pozbyć? Świń, krów. Świnie, krowy. Kury jeszcze... Kury jeszcze nie, bo kurde. A to tam trzeba obornik zabrać stamtąd. A że tak się zapytam, dlaczego się ich pozbywasz? Znaczy nie. Przenoszę je. Lepiej było wypożyczyć tej wielkiej przyczepy do ciężarówki? A, jeszcze mleko trzeba będzie zabrać stąd, nie? O. Lepiej? Nie wiem, czy lepiej. Nie lepiej, bo na przykład w tej wielkiej kursie nie da przenosić. A przecież było, że modyfikacja można było przewozić kury. No, no, z modyfikacji tak, ale Perez nie mówi o tej z modyfikacji. Aha. Kumasz, czacze. Dobra, ile tu mamy tych? 15. Nie, świn 15? Nie. 10 świn. No to 10. Chyba. Zobaczymy, bo... O, 10 tylko. Podlicz do krów. To tak powiem, jest taki jeden mały tyci problemik, nie? No jaki? Bo ta bawełna jest oszroniona. No i? I za cholerę nie widzę, jak zbiorów, no to, czy ona no, zebrana, no to zejdź najpierw strzep tego. Korona, co innego chyba. No możesz. Tylko zbieraj, bo to jest bardzo ważne. Tutaj mamy panie kurde, że nie, musisz... Ja nie mogę ten... Czekaj, bo to pojedyncze trzeba przerzucać, bo tak to się nie da pomieszać ich. Tylko ja nie wiem, aha, czy ja będę widział, co zebrałem, a co nie, buddy. No to masz... Naprawdę tego nie widać. Dobra, to jedź, to zawieź... Nie. Zawieź te... Ja tu mogłeś tą bramę do środka zrobić, a nie na zewnątrz.
nie będzie jemu miejsce zajmowało, tylko państwowej drodze, nie? A kto tu jest sołtysem tej wsi? Adi. On jest dyrektorem, ojcem. Tak. Kierownikiem PGR-u. Wszystkim. Księdzem proboszczem. Wszystkim. A znajdźki na tej mapie są? Nie wiadomo, są. Jedna na pewno jest. A poszukać. No właśnie to jedno znaleźliśmy. Aha. Dlatego mówię, że jedna na pewno jest. No. Dobra, czekaj. Ile dostałeś za tą znajdźkę? 50 tysięcy. No to są 10 znajdziek będzie, albo 20, nie, 20, sorry. 20 to 5 milionów będzie? Milion. Milion? Tak. To chyba no to znaleźć te kasety do gry pewnie, nie? No. No, no to będzie 20 znajdziek. A skąd wiesz? Bo ja kiedyś grałem w tą, na tej mapie, ale już dawno, jak ona na początku wyszła. Właśnie nie pamiętałem, czy są znajdźki. Na tej mapie grałeś? Tak, kiedyś tak. To sobie chyba zaraz kawę pójdę zrobić, bo zanim u was urośnie i wy mielibyście ją zrobić, to zdążę zasiwieć. To na pewno. I wy jeszcze chyba nie jestem, ale... Tutaj słonecznik u nas rośnie. Opa, jak ty, widziałem to. Ja? Nie, bardziej. Się na zakręcie nie wyrobił. Uuu. Prawo jazdy za masło, panie sołtysie? I psak znalazł. Zamilcz. Czyżby pana sołtysa prawda bolała? Bo każe wychłostać. Da. Maila dostanę? As you wish. Aha. Co to znaczy? A, trzeba było się uczyć, to byś wiedział. Ja się murzyńskiego nie uczę. A co, cyrylicy? To już się usłyszałem, ale... Dogadać bym się dogadał, ale pismo byłoby ciężkie. Teraz to jak ja sygnały dymne puszczę. No. Słuchaj, wolę dymne, niż dźwiękowe jak... ten, elektryk. I ewentualnie jak się oprzemy o fotel, to jak brzuchy wypniemy, to tamtamy robimy. Na brzuchu. Tam i tu. Jaki mam czas operacyjny na zebranie tego? 15 Jak? Minut. A że czas wojsku leci na skróty, zostało ci pół minuty. Aha. Nie. To już się skończyło. Dopiero zaczyna, a nie kończy. A później na koniec każdego dnia była słynna piosenka. Tak. Rezerwa nie zapomniała. Przecież ty stalowo szłeś, to dlaczego to śpiewasz? No bo oni to śpiewali. Kto? Komu? No te, żołnierze, jak myśmy byli na tej czteromiesięcznej szkółce. Adi, ja wiem, że już nie ma fali, że już nie ma zasadniczej służby wojskowej, ale fala pozostała. Mordo, ty nawet przecinki nie miałeś, a co dopiero obcinkę mówiąc. Ale kuźwa swoje dostałem w dupę i zawsze to śpiewali. Co zrobiłeś? To co słyszałeś? On był w wojsku na Facebooku, nie? No, chyba. Wiesz, ja pamiętam, jak raz podpadłem dziadom, jak mi zrobili przepierdolkę, to się na drugi dzień nie umiałem ubrać sam. Mordo. Miałeś przecinkę? Miałeś obcinkę? Nie. No to nie możesz takich rzeczy śpiewać, no sorry. Okay. Nie możesz. Ja wszystko mogę, pamiętaj. Pani, ale to nie, żeby mnie nawet... Oni mnie tam nawet nie tknęli palcem. Oni ale nie, ja mówię o Perezie, że nie możesz śpiewać takich rzeczy, kurde, nawet. Nie mając przecinki i obcinki, kurde. Okej. Bo
tam jak moi mi zrobili przepierdolkę, to były zwykłe ćwiczenia fizyczne, typu wiesz, biegasz, padnij, powstań, pompki i tak dalej, ale pół godziny intensywnej. Choćbyś nie wiem, jak było wyrobione, ja na drugi dzień miałem podkoszulkę założyć sam na siebie. To takie zakwasy były. A mnie widziałeś, że żyjesz, nie? Ty, Perez, ty coś tutaj robisz, bo ja jak... No w końcu, tu jesteś, kurde. Masz coś już tam? Nie. Ja przejeżdżałem, ale zapomniałem tych headera opuścić. Z rezerwą to mi Perez przypomniał jedną fajną rzecz. Jak już do cywila szłem, pytam się z kumplem, z drugim dziadem młodych. Dacie na w tym boliczną flaszkę za telewizor? Spisałeś już krowę? To sobie kupili, nie? Nie, nie mają pieniędzy. Pierwsze piętro, spójrzcie okno. Telewizor sru tylko poleciał. Wszystkie krowy ci weszły? Właśnie chyba nie. Ile weszło? No ja mam, nie wiem ile ja mam. Ile tam zostało tu w tej oborze? Tu sprawdzę. Już ci mówię. Te... 9? 9 zostało? No to nie weszło. A nie wiem ile ja tu mam, zaraz ci policzę. Raz, dwa, trzy, cztery. No to 9 chyba ja mam na przyczepie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sorry, tyle nie dziewięć. Najlepiej w oborze jest, to czekaj, pięć. Pięć, a pokazuje dziewięć. No to jest dziewięć. Jak pokazuje, że jest dziewięć, to jest dziewięć. Chyba. Ale świnie możesz już tam sprzedać, nie? Znaczy, weź ten obornik tylko wywieź. Ile trwa odcinek? 4 godziny. Perys, na którym ty świecie żyjesz? Nie wiem, nie raz, no. 20 minut, 30, 40 godzin. Nigdy 20 minut u nas odcinek nie był. Nigdy. Ale u mnie trwa. A to u ciebie. Ale za siebie pytam, ile u was trwa? Ale my się nie pytamy, o ile u ciebie. A ty dobrze doskonale wiesz, ile u nas odcinki trwają. Nie gwarantuję, że dzisiaj jestem w stanie to skosić. To nie skosisz, no trudno. Jak to nie jesteś w stanie skosić? Takiego małego pola? Czy no to, kółka? To nie jest małe pole. Aha. To jest małe pole, buddy. Pole 49 sam orałem małym pługiem. No. Było cię stać na dużego? No nie. Ty, buddy, a tu ten próg zwalniający dalej tu został. Wiem, bo przygięło mnie na tym progu. To nie mogłeś sobie wziąć pożyczki, żeby kupić duży pług? Nie, nie chcę pożyczek. Dlatego są zadania, żebyśmy je wypracowali sobie na zadaniach, panie kolego. Zawsze możesz wziąć pożyczkę, a później oddawać, robiąc zadania, panie kolego. No nie, no bo to procenty. Że tak się zapytam, mogę robić to samo, co nasi rolnicy? To znaczy co? Trękować. Jerry skałował od razu. Żaden tak maszyną na środku stanął i nie ma przejazdu. Strajk. A nasi to nie potrafią strajkować. Mi się podoba, jak Francuzi strajkują. Beczkę z gnojowicą do miasta i tą dyszę tą podciśnieniem i malują urzędy. No i powiem ci szczerze, za to bym ich wsadził, bo to jest już nie strajkowanie, tylko to jest wandalizm. To jest chore, co oni robią. Tak samo jak widziałem te baloty, kuźwa, stare kisionki do McDonaldu. No to jest wandalizm.
To jest tak samo jak ja bym teraz strajkował i w ramach strajku przyjeżdżam do ciebie i oram ci ogródek. Znaczy ja wiesz, w jednym sensie powiem tak, no podobało mi się to, ale z drugiej strony jakby, no czasami jakby to powiedzieć, radykalne środki muszą być zastosowane. Ale zobacz... Nie, Jerry, bo to jest wandalizm w cholerę, no to jest, tłumaczę ci. Ja, to co robią z tym wszystkim, to nie jest wandalizm? Ale... Dobra, tylko ja zawsze tłumaczę tak, słuchaj, ja nie, że teraz kogokolwiek bronię albo kogoś neguję, tylko pamiętaj, że polski rolnik tak narzeka na tą Unię, wszystko rozumiem, ale gdyby nie to, to nie jeden by teraz jeszcze jeździł Ursusem, bo dostają dofinansowania w cholerę. I nie mówcie mi, że nie, bo znam... No jak nie, Jerry, kuźwa, znam kumpla, który sam mi powiedział, że gdyby nie dofinansowanie, nie postawiłby nowej obory, nie miałby jakie ma. No wszystko, taka jest prawda. Wszystko się zgadza, tylko nie bierz pod uwagę to, że on ma kredyty na 20 na przykład lat. Nie ma 20 lat, bo mówił szczerze, że ma na 10 lat jeszcze mu kredytu zostało. Ja cię rozumiem, że on ma to wszystko, ale gdyby nie... A druga sprawa, te ciągniki, co tam wszyscy mówią, że to ciągniki za milion, no tak, tylko jak nie były dopłat do finansowań, no to te ciągniki kosztowały 500 tysięcy, a teraz do finansowania 200 tysięcy, ale ciągnik kosztuje milion, no. No dobrze, ale nawet i bez tego, kuźwa, polski rolnik do finansowania by sobie nie pozwolił. Perez, tylko ja bardziej miałem na myśli to, co powiedziałem z tą gnojowicą, że nie to, że bo jakby tak pryskali, nie wiem, po sklepach, czy po jakichś blokach mieszkalnych, to tak. Ale oni pod jakiś urząd... No dobrze, ja cię rozumiem, ale to jest tak samo, ja mam kumpla, który jeździ na te strajki wszystkiemu, powiedziałem, że co jest inaczej. Ja jako zwykły, przeciętny teraz Kowalski, ja nie mam pretensji do Unii, tylko mam pretensje do nich, bo mi blokują drogę. Niech oni sobie jadą do Brukseli, tam strajkować, albo na wschodnią granicę. Co mi to da, że on mi kuźwa w centralnej Polsce zablokuje wszystko? Znaczy to też, to akurat to powiem w ten sposób, to tak. Bo no mówię, bo ja mam teraz pretensje do rolników, że jest blokada drogi. Ja nie mam do Unii pretensji, bo Unia mi nie blokuje drogi. Tylko ten rolnik. Ale jak to nie blokuje? No on blokuje. Nie, Unia mi tego nie blokuje, Jerry. Bo ci narzuca wszystko. Ty nie rozumiesz. Jeżeli ja rozumiem, oni się zgodzą na. Nie. Tylko ci tłumaczę, że oni strajkują w złych miejscach. No nie w złych miejscach. No jak nie? No to jest tak samo ci tłumaczę. Okej, była zima. Nie zarabiałem, bo wiadomo, zimą się nie buduje nic. To teraz ja jadę do ciebie pod dom i strajkuję pod twoim wjazdem na podwórko. No ale, no ale poczekaj, ale ty nie zarabiałeś, bo na to warunki ci nie pozwalały, a nie to... No to inaczej. To teraz odwróćmy to. Jak mówisz, że dobra, zima, no to teraz tak, na przykład latem zarabiasz dobrze, bo jest dużo budynków, jest dobra temperatura. I teraz przychodzi taki jeden pan z drugim i mówi, sorry, ty nie będziesz budował, bo ty musisz odłożyć tą budowę i nie możesz zarabiać. Możesz, no ile razy tak było? Możesz pracować tylko w zimę. Ale ile razy tak było? I co? I jakby ci przyszedł taki jeden smutny pan, czy drugi smutny pan i ci powiedział, że możesz zarabiać tylko w zimę, to co, to byś nie wyszedł na ulicę i powiedział, nie sprzeciwił się temu? Po pierwsze, primo, nawet jakbym wyszedł na ulicę, to nie wyszedłbym tam, tylko poszedłbym do tego urzędu, który mi to zabronił, a oni kuźwa blokują co... Opowiem ci głupi przykład. Buddy na pewno wie, gdzie jest... Buddy wie, gdzie jest Leszno, nie? Wiem. No to w Leśniach strajkowali, zablokowali karetkę na sygnale, zaczęli palić opony na tej SC, i kuźwa rozlali tak gnojowice, że nikt nie mógł przyjechać. I czy to jest normalne, Jerry? Karetki nie zablokowali. Są nagrania! Są, tak, te, które ci w telewizji propagandowo pokazali. Nie! Te, co w telewizji ci pokazali, to było na rondzie. A ja mówię o Lesznie, gdzie mam nagranie od kumpla, gdzie się trzech rolników kłóci, żeby zrobić przejazd karetce, a ten powiedział, że nie zrobi przejazdu. Komórką to nagrał. I ja mam takie nagranie, Jerry. Więc to nie jest normalne, co oni robią. Bo to... szczerze, to ta karetka powinna jechać, nie wiem, do jego żony, do jego matki, do kogokolwiek. To ciekawe, czy on by był taki mądry. Znaczy tutaj akurat mi się wydaje, Jerku, że Perez ma bardzo dużo racji, bo oni na przykład, nie wiem, wjeżdżając do jakiegoś dużego miasta, czy coś, blokując, że ludzie, czy do pracy, czy do karetki, no czy dokładnie. Straż. Ja ostatnio jechałem do lekarza, do tych swoich, tam koło tej swojej pipidówy, i po prostu zastanawiałem się, czy dojadę, bo też rolnicy mieli strajkować, tak? No ale akurat szczęśliwie dojechałem, tak? No ja tam nie miałem żadnej sprawy takiej
poważnej, ale no na badanie. No i tak ale dalej. Oni strajkują nie tylko dla siebie, tylko strajkują ja dla nas wszystkich. Ale tak, Jerry, tak. Ja cię rozumiem, ale teraz zobacz, głupia sytuacja. Nie wiem, twoja żona rodziła w Polsce, tam gdzie jesteś, nie wiem gdzie, ale ile razy jest tak, że żona jak rodzi, mąż ją wiezie do szpitala i oni teraz zablokują, oni cię nie wpuszczą. Oni nie rozumieją tego, że ty jedziesz z żoną rodzącą na przykład do szpitala. I co ty masz zrobić, powiedz mi? Nie, Perez, ty się mylisz, bo no ty nie, wszystkich no. Wrzucasz do jednego wora. Znaczy, to jest też, Jerry, temat bardzo rozległy, bo oni niby, widzisz, mają 500, lista 500 zakładów, które niby skupowały to zboże, czy tam słonecznik, czy jak to się nazywa, ten, co olej się robi, rzepak. I tak dalej. I że to firmy ściągały. Te firmy musiały to ściągać za przyzwoleniem rządu, czy tam jakichś ludzi rządzących. A wiesz, że to jest jeden, już pomijając tą kwestię na tym odcinku, największym producentem sprowadzającym te świeże zboże i tę świeżą kukurydzę to był gościu, który jest bratem czy tam kuzynem gościa z PiS. No zajmijmy koniec tego tematu, bo to jest chore. Ja rozumiem. Zgodą. Z rządu. No, za czyją zgodą? No, takich... Jak nie wiadomo, o co chodzi o pieniądze, prosto. Nawiążę do tego, o co mi chodzi, wiesz? I to będzie też powiązane to z tym, co Perez mówi trochę. I tu widzisz tak, oni mają podobno listę, podobno tego. To czyli zamiast, wiesz, może blokować, nie wiadomo, wydawać setki tysięcy czy miliony już podobno na te procesy, może zrobić ciepę, wynająć jakichś detektywów śledczych czy prywatne agencje, niech zbiorą dowody, udowodnią komu ile poszło pieniędzy, niech pozbierają jakieś dowody. Ty, a co ty za maszyny wynająłeś? Dopilnować, żeby kogoś udupić za to. Żadnych maszyn ci nie... Aha. Bo to nie jest 10 ton czy 5 ton, że przemycili jeden wagon czy jedną ciężarówkę. To są całe wagony, które niby miały tranzytem przejechać, a gdzieś były wysypywane w Polsce czy cokolwiek. Czyli to jest na szeroką skalę. To jest za zgodą ludzi na wysokich stołkach. Jerry, ty coś wynajmowałeś? Ja nic nie wynajmowałem. To nie jest, że jakiś byle celnik przepuścił jakąś ciężarówkę, bo wziął w łapę 10 tysięcy, tak? Ktoś za to grube pieniądze zbierał i ktoś na tym grubą kasę zarobił w Polsce. I tutaj troszeczkę, bo to samo ja powiedziałem, że tam mi się podobało, no bo podobało mi się, tak, ale nie powiedziałem, że jakby to popieram, tak? Tam na przykład to oblewanie gnojowicą. No tak, ale... bo to jest chore, kurwa, tam. Tylko ogólnie samo blokowanie oblewanie na tak, całego samo, miasta, no. To jest takie... Tylko ty nie sprzedawaj tego, bo trzeba mleko zebrać. No nie sprzedaję jeszcze. I możesz tam ten obornik pozbierać stąd. A ja nie mam czym zbierać, ty masz wszystko. Nie ma łychy? Ja nie mam tutaj nic. No to weź ode mnie przytargaj merlaka i odetnij tam przyczepę czy coś tam i... Wideł nie masz? Ja, wideł nie ma. Jakieś filmy oglądałem na YouTubie, co ściągali niby ten rzepak i tak dalej, udowodniali, wiesz, że kto co przywiózł, jakiś wiceminister nawet przyjeżdżał. Dowodów jest multum, tylko nawet co z tego, że są dowody, jak to wszystko było odgórnie za pozwoleniem, no. No właśnie, dlatego mówię, no że... No i tyle, no, i nikt z tym nic nie robi, wszyscy doskonale o tym wiedzą, nikt z tym nic nie robi, dlatego oni wyszli na ulicę i ja się z nimi zgadzam, ja ich popieram. A gdzie masz łychę? Nie wiem, między świniami a krowami. Roger, najlepsze, dobre by to jeszcze było pół biedy, gdyby na przykład na tym zarabiali Ukraińcy, tak? Że przeznaczą te pieniądze na wojnę czy cokolwiek, tak? Ale przecież te pola te całe, nie wiem jak to teraz nazwać, jak to się nazywa na Ukrainie, kochozy czy coś, tylko te wielkie połacie ziemi, to mają wszystko wykupione, Zachód ma to wykupione i to wszystko potem na tym jakieś zachodnie firmy zarabiają. No tak, no. Niemcy, Francuzi. Dobra, już skończmy ten temat, bo tylko temat to jest jedno wielkie nieporozumienie. Miał tyle wyświetleń dzięki temu tematowi, że wiele, karma ci się rozumie. Będziesz mógł się zwolnić tam ze swojej firmy. Takie pieniądze będziesz zarabiał. Ja nie chcę się zwalniać z mojej firmy. Znaczy, że ja nie wiem, bo jak można, wiesz, dlatego właśnie się tam pytam, jak na coś nie rozmawiać, o czymś nie mówić, czy coś, to zawsze tam powiedz, Badi, nie?
Bo jak zaczynacie, to jak coś to wtrącę, nie, coś powiem, ale... Nie, jest wolność słowa. Chcesz usłyszeć... Możemy zacząć nawet kawałek opowiadać, jak chcesz. Nie. A tobie wtedy zablokowali ten odcinek, a wam nie upuścili, nie? Tak. Ja tak to nie spodę. Ale od... za kawały? Tak. To jakieś konkrety musiały iść chyba. Bardzo konkrety. Bardzo grube kawały poleciały. Że tak powiem, związane z gazem. Aha. Resztę musisz sobie dopowiedzieć. Znaczy domyślam się, o co chodzi. I o takim wesołym wujku z wąsem. Aha. No to domyśliłem się, o co chodzi. Ale najlepsze jest to, że Jeremu zablokowali odcinek, a Badiego przepuścili. Ale ten sam film? Ten sam. Ten sam film. Znaczy no... Powiedzmy może, ten sam. Możesz sobie wejść na mój kanał i obejrzeć Skonstruksiona. Odcinek 15 chyba to było, nie? Ja muszę to jakoś Buddy poprzerabiać, tak. Bo ja oglądam od Jerego pomału, jakoś troszkę przerzuciłem na Medievala, żeby nie było przesytu, nie? Ale wiesz, no trudno mi czasem oglądać dwa razy to samo, to chyba wiesz, odpalę jedno, drugie wyciszę i będą dwa leciały, wiesz o co chodzi. Znaczy tego odcinka u Jerego nie obejrzysz. A no, tak, ale ja mówię ogólnie, żeby tam tobie też coś opowiedzmy oglądać, bo wiesz, no jak to się mówi, wiesz, jak ci kobieta będzie podawała przez dwa tygodnie kluski i rosół, no to też w końcu już wylejesz coś do kibla, tak? Wiesz o co chodzi, nie? No wiem o co chodzi, ale nie, Jerry ma całkowicie inne serie niż ja. My tylko mieliśmy razem Konstruksiona, nie? O Jezu, to było dobre. No no, tylko że tych filmów jest tyle, że ja tego nie przerobię od razu. Ja staram się czasem, jak teraz, bo mówię, bo siedzę, że jest pochorowany w domu, no to coś tam po 3-4 odcinki czegoś oglądam, tak? Na dzień, nie? No ale też nie przerobię 10 odcinków czy tam czegoś na, znowu wszystkiego na dzień, nie? Wiesz, masz rację, niektóre trzeba oglądać i u jednego i u drugiego, bo niby ten sam, rozmowa ta sama, ale w ogóle obraz jest, bo wiesz, jedno jest z mojej perspektywy, poczekaj teraz, jedno jest z mojej perspektywy, drugie jest z Badiego perspektywy. I u niego się odpierdziela co innego, a u mnie się odpierdziela co innego, nie? No no, dlatego tam jak raz dźwigami żeście razem robili, to stwierdziłem, że wyburzanie wam pójdzie na 100% dobrze w jakiejś grze. Powiem szczerze, ja, dla mnie najlepszy majstersztyk to jest challenge na dwa dźwigi, kuźwa. No, a który to numer odcinka, wiesz? 10 chyba, ale pewnie nie. Tak, na pewno nie 10. Nie? 30 któryś. Nie. Tak. Ale mi chodzi ten challenge. No tak, no, 30 któryś, tak. Challenge 2 na 2. Chyba. Nie wiem, który, ale... jednym dźwigiem, kuźwa, kierują. To był majstersztyk, kuźwa. A Jerry się dopiero skapnął pod zadaniem. Nie pod zadaniem, tylko na skrzyżowaniu. No. Poskręcałem w prawo, on jechał w lewo. Prosto. Znaczy, czekaj, jednym dźwigiem jechali i obydwoje nie kierowali? Nie. Tak. To można było usiąść jako pasażer, nie? Do jednego pojazdu. Aha. I wiesz, kto pierwszy kliknął, że wejść do pojazdu, to... Kieruje. O, kuźwa, nie. Ale w sumie gra uznała, że oboje kierowaliście, tak? Nie. No, to trzeba obejrzeć. Dobra, nie, inaczej ci powiem, w skrócie. Kto pierwszy wsiadł do dźwigu, bo to było, że zaczynaliśmy z punktu startowego. No to zrozumiałem, no ale... No, i było 2 na 2. Dwóch miało jechać z dźwigami, a dwóch miało jechać z tam... Były 2 dźwigi i 2 zestawy ciężarówek. Tylko, że łosie ustawili to obok siebie. No i zamiast wsiąść do tam powiedzmy ciężarówki, że ja klikał na dźwig i ktoś tam jeszcze klikał na ten i razem wsiedliśmy do tego dźwigu. Tylko, że jeden i drugi kierował, bo nie kierował z kabiny ze środka, tylko kierował z kabiny z zewnątrz, a tam nie widać, kto siedzi za kierownicą, nie? No, jeden i drugi kierował w tym samym miejscu do momentu, kiedy nie doszło do skrzyżowania, bo ja zacząłem hamować i skręcać, a elektryk prosto jechał, no i dopiero, wiesz, po przejechaniu ileś tam metrów, dopiero zauważyłem, że jadę jako pasażer, a nie jako kierowca. To było dobre, chłopie. Znaczy, mi się zdaje, że ja coś widziałem, jakiś któryś odcinek, ale jak, nie wiem, czy ty, Jerry, czy Buddy, który z was siedział jako pasażer, ale czy to było to, to nie, chyba nie kojarzę. Ale w ogóle z tym odcinkiem były z cyrki, pamiętam, bo ty łapałeś się za ten, nie? Za ten zbiornik, a hak ci gdzieś wywalał na koniec mapy po drugi zbiornik. No. Tam były cyrki z tym odcinkiem.
jakby dwa różne zadania, nie potrafiło tego rozdzielić jakby. Aha. No to trzeba obejrzeć. No to jest tak samo jak pierwszy raz graliśmy w tego, nie? W Construction 22, jak mnie wywaliło na koniec mapy, pamiętasz? To tam te screeny wysłałem. Ja sobie, chłopie, na końcu mapy chodziłem, gdzie w ogóle dostępu tam nie było. Gra uznała, że tam mnie wyrzuci i koniec. No to jest fajna gra, tylko dla mnie trochę za prosta, ona jest za bardzo uproszczona. Jak wszystkie gry. Ale jakby to było znowu tak utrudnione, no to ja ci szczerze to mówiłem, nie? To... No ale to samo masz w farmingu, no to samo, jeżeli nie ściągniesz sobie kupę modów i sobie sam nie utrudnisz grę, no to niestety to jest gra dla dzieci, no i tyle, no. Tylko, bo to co ty wtedy powiedziałeś, gdyby to było tak jak ja mówię, to by to bardzo mało ludzi grało, nie? No właśnie, jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze, no stara śpiewka jak świat, no. A im chodzi tylko o sprzedaż, to tak samo masz jak w te, my gramy w Teramo co chwilę, no. Pełno tych cheaterów, blokują im konta i tak dalej, a później po jakimś czasie robię promocję na 30 zł i kupują nową. I kupują nową, no to... No to tak jak to Diablo, które gram, no co prawda niby się wzięli trójeczkę, bo, znaczy Diablo trójka to już umarło prawie, nie można... Znaczy dużo ludzi w to gra, no ale już nie inwestują w tą grę, nie? Dlatego mówię, że umarło. No ale widzę, wiesz, po tych trzy, jak są, grają po trzy, po cztery osoby, to widzę, jakby, że ludzie są banowani, nie? A za co są banowani? No za cheaty, nie? Znaczy, Padim, za cheaty, za możesz mochy, oddawać tą przyczepę w sumie. Już. Mhm. Bo wszystko przewiozłem. Kury też? Kury też, no. Teraz zjadł. Tylko teraz ta beczkę do mleka mamy jakąś? Nie. A ta na wodę może mleko przewozić? Może. Dajże która? No właśnie, nie wiesz, ale się udzielasz, no. Jeśli 7300 litrów, to nie. Biała. A? Ta pod samochód, nie. A to nie jest pod samochód. Jeśli co? Biała, to jest pod samochód. Podjedź, Jerry, zobaczysz, kurde, po prostu i tyle. Ale po co mam jechać i zobaczyć, jak się okaże, że nie działa, to co, na darmo na puste przebiegi będę jeździł? To i tak będziesz, kurde, jechał w tą stronę, żeby do sklepu podjechać. No więc... ale ja jestem pod sklepem już prawie. O to właśnie chodzi. A my mamy to? Czekaj. Zwierzęta. Tylko te srebrne beczki mogą przewozić mleko. No, Abi nie. Nie wszystkie. Ta tylko na wodę jest. Mówię, ta do samochodu nie. To trzeba będzie wypożyczyć po prostu. Wypożyczyć czy kupić? Gdzie ją później ten? No to zanim my mleko coś będziemy robić, to... 9,5 tysiąca, nie, to jest na wodę. 25 tysięcy kosztuje. 8 tysięcy. Jaka to jest ta beczka, że 25 tysięcy ona kosztuje? Ta standardowa, no. Lizarda MKS 8. Ta mała. 8 tysięcy litrów chyba się nie mylę, tak? Tak, To jest najmniejsza na mleko. Na razie wypożyczyłem, bo nie ma tego mleka, żeby kurde. No dobra, ale to co, chcesz to mleko sprzedawać, czy co ty chcesz zrobić, bo teraz to już nie wiem. A co ty chcesz z tego mleka robić teraz? Cery, możesz czekoladę. Możesz przetwarzać. O ile się nie mylę, do ciasta chyba jest też potrzebna do tych tortów. Ale to nie trzeba, nie musicie tam postawić jakieś przetwórni wtedy, żeby to mieć, muszą, żeby to mleko muszą, przerabiać, no, czy zakłady. Muszą. Łańcuchy produkcyjne. No mówię tak, nie znam tego, znaczy farminga trochę tam oglądałem tu i ówdzie, ale no, no z tak, tych wszystkich gier, które oglądałem właśnie u Jerego na razie, no to mówię tak, na razie to mi się najbardziej Medieval podoba. No też uproszczony, ale tam się bardzo fajnie gra, no bo trzeba dużo wyobraźni użyć, pomyśleć, postawić, budować. Możesz sobie budować jak chcesz, żeby ci się to podobało, przerabiać. No to jest taka, mówię... Ty już, Jerry, tą serię skończyłeś z tym? Tam rolnikiem po II wojnie światowej? Tak. Jak ale już wszystkie są na tym? Na kanale? Czy odcinki? Tak, czy wszystkie. No to musiałbym to zacząć oglądać. Farmer's Life. A no wszystko przede mną. No mówię, staram się pomału wszystko jakoś oglądać, no ale... Ty, Buddy, a ono tutaj na chwilę. Podejść do płota. Wcześniej nie wiedziałem nawet, że Jerry zagrywa. Wiem, że tam są dziury, dlatego że tam jest teren niewyrównany. Ja pierdzielę, co to by... A to ja tam wiem, kurde ten. A w jakiej grze, Jerry, to było, że ten, że ty chodziłeś z świnią po lesie na tym, na sznurku? No to Farmer Life. No
to nie. Farmer's Life, no. Nie, nie, to był Fader, bo w Faderze miałeś ten. Gdzieś jeszcze gnój był, kurde. Ale czekaj, a nie ma. Właśnie, co teraz się parę nabijasz na zasadzie nie, sami poważnie, swoim. Poważnie. To z kabanem chodziłeś, tak? A wiesz, że... A wiesz, że Father Life wyjdzie niedługo wersja, pełna wersja, nie? No może, ale... A to jest tam, gdzie te świnie na te klopce przerabiałeś? To jest to? Nie. Nie, ja nie, się nie. Gubię właśnie. Ja się gubię nie, nie, grafie. Nie. Tamto to był... O Jezu. Ranch Sim. A to też było fajne, powiem ci szczerze. No, to tam już kombajny niby pododawali, coś tam jeszcze pododawali. Do tego Ranch Sima? Tak, dobra. No. Masz Jerry, oddaję ci maszynę z gnojem. A też była seria fajna, mi się podobała u ciebie. I sprzedaję, tak? Dobra, to sprzedawaj wszystko, bo nie wiem, ile ty tego mleka nawet jest. Tylko wiesz, Perez, ja już to Jeremu mówiłem. Jednego się dziwię. Ile mleka? Już ci mówię. Ludzie, tak? No. Poczekaj. Nie wiem, czy oglądają w całości te filmy, bo to tam Jerry pewnie widzi, nie? No ja jak już coś oglądam, no to oglądam całość, tak? Nie ma, że przewijam, przerzucam czy coś, nie? No. Ale no mówię, jak już wejdzie, no to daj tą łapkę. Napisz, czy durną kropkę zrób. Dobra, nie kontynuuj tematu, bo mi się samemu nie chce. 6000. Tak. Mleka? Tobie się może więcej, no ale ja się dziwię, aj, no ludzie to nie, to trzeba nie wziąć. Nie, ja samemu aj, na przykład nie chcę. Poczekaj, Buddy, kup tą przyczepę jedną. Ona i tak się nam przyda, prędzej czy później. Weź tą, kup 25 koła, to nie zbiedniejesz. Już lepiej tą do ciężarówki. Nie jest dużo droższa. Nie mamy ciężarówki. Ale możesz wózek kupić za 9000. I ciągniesz ty te i masz później ten wózek do na przykład naczep. Ale rób jak chcesz. No jest dużo droższa, panie, bo kosztuje 70? Prawie... No, no, 25, 70? No. Co to jest? No. Jeszcze do tego dolicz jeszcze wózek? Ale masz to już na przyszłość, tak? Ale rób jak chcesz, no. To tam. Ja się nie wtrącę. To zależy, ile mają kasy na inwestycje, nie? I tak dalej. 400 tysięcy prawie. No to nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało. 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 Ale mówię, miałbyś to już na przyszłość, tak? W przyszłości i tak czy jak będziecie raczej kupować ciężarówkę. Może będziemy, może nie będziemy. No i to jest, że tak powiem, już inwestycja na długą przyszłość. Ale dobra, no to. To jest wasza rozgrywka, róbcie co chcecie. Ja wam życia nie będę układał. Nie myślę. Właśnie czuję, że powinienem. To ja przed sklepem, między stacją a sklepem stoi mój ciągnik. Jak tam sobie kupisz tego, to możesz go tam wziąć i... Pytasz, piekielnik, czy to jest dużo? No to jest mało, ze względu na to, że taki średni ciągnik kosztuje ze 2,5 stówy, nie? Ale to macie mało, bo dopiero zaczynacie granie, czy... Przeklali. Bo żeście już poinwestowali i tak mało zostało, nie? Nie, trochę poinwestowaliśmy, a trochę, bo dopiero pierwszy sezon z NIW był tak naprawdę. Trzeba w pola teraz zainwestować, kupić pola nowe. Tam dużo rzeczy trzeba kupić. Znaczy wiesz, my kupę zainwestowaliśmy, bo w multum zadań zrobiliśmy, to jest raz, bo Jerry ma swoje gospodarstwo, gdzie tam ma kupione owce, nowe budynki, nowy spichlerz. Kupiliśmy 2 nowe ciągniki, bo jeździliśmy ursusami. Jeden nadal został, widziałem. 2 nawet zostały. Kupiliśmy Merlo, także inwestycje były. Przepraszam, co kupiłeś? Merlo. Ładowarkę koło teleskopową. Aha, to zielona jak Deutsche Fahr? Tak. Kupiliśmy 2 Fendy. To sporo, no to jak teraz następne zbiory, teraz kwestia tego, jak pozamykacie te... Bo to tam pewnie są na zasadzie podobne jak
normalnym rolnictwie, że tam latem zbieracie, nie wiem, ziemniaki, czy zboża, czy cokolwiek, czy tam latem wczesne ziemniaki, potem późne, zboża na latem, na wrzesień znowu też buraki, ziemniaki i tak dalej. No i potem na zimę jakby możecie oceniać zyski, tak? Powiedzmy, nie? No tak, na zimę wtedy najlepiej się sprzedaje. No. Sprzedaje, no. No i potem już pomału zaczynacie chyba znowu, i będę tam się na rolnictwie nie znam, wiem tylko, że niektóre jakieś te, nie wiem, o zimę. No i na wiosnę znowu trzeba orać, siać i na lato zbierać. Zainwestować w wapno, w nawozy. No właśnie, a ty miałeś tą, do kruszenia tą kamieni. No to będę stawiał, tylko sprzedam tutaj budynki, nie? Dobra, mleko załadowane, nie? Masz. Dawaj te budynki. Jajka gdzieś ja tam wyrzuciłem, to zobacz, tak? Dobrze, dobrze, jajka gdzieś tam wyrzuciłem, no. Trzeba było do któregoś magazynu wrzucić. One pod płotem tam stoją, koło beczki z gnojem. Ty, właśnie, a może tą gnojowicę jeszcze zabierzemy, co? No gnojowicę przydałoby się zabrać. Czekaj, mam tu ciągnik. To ja wezmę beczkę. A ty wywiozłeś tam beczkę? Nie, stoi tu. Nie, pod płotem stoi tam. Ja mam coś dla was. O. Szkodniki. Szkodniki mam na? Jakie? Ja mam szkodniki. No, ale to, jakie? No, cztery szczury. O. A tylko mam takie dupne akwarium. No, marzy mi się klatka taka. Ale to czekaj, ale to ty masz hodowlane, nie? Takie pod płotem. No. Ale to też idzie, bo widziałem na YouTubie jedną babkę, co kiedyś znalazła malutkiego szczura i dzikiego i wychowała go. Ale to już musiałbym poszukać. Gdzie myszy i pająki są. Ale nie, bo szczury są bardzo mądre. No, powiem ci, wiesz, mam takie duże 200-litrowe akwarium, no nie jest ono może bardzo wielkie, no ale wystarczy, no od biedy na cztery tam porobiłem. No marzy mi się, kurde, taka klatka, no ale taka dupna klatka fajna, dwupoziomowa czy trzypoziomowa, no ale to 1600 zł kosztuje. Żebym robił tak, jak kiedyś robiłem 10-15 lat temu u takich dwóch prywatnych, to bym za tą klatkę sam zrobił, bo i pozgrzewał i tam pokupił profile, no ale teraz nie mam dostępu do maszyn i do, wiesz, pawarek i nie tego. No ale, mówię, no ale marzy mi się dla szczurów taka klatka. Ale taka jak ten... myszki chińskie, to się mnożyły co dwa tygodnie. A nie, to zaraz ci powiem, dlaczego ja takich rzeczy, problemów nie mam, ale no mówię, klatka, no niestety, ale taka fajna klatka to 1600 zł kosztuje. A no drogo, no ale wiesz, no w sklepie kosztuje, ja bym to zrobił powiedzmy za połowę, tak? Ty, nie mogę wybrać tej. Ale... A nie, no, masz niestety, pełnego? Nie, no nie mogę wybrać w ogóle, dlatego że podjeżdżam pod oborę i nie mogę wybrać, nie wiem gdzie jest, wiesz. Trigger? Ani pod jedną, ani pod drugą, kurwa. Bo żebym normalnie pracował, wiesz, parę, tak jak kiedyś wcześniej pracowałem, zanim się zrobię pochlastało, to bym sobie choćby na pół roku czy na rok wziął na raty i bym ją kupił, tą klatkę, nie? Dobra, trudno. A to, co Jerry mówi, to nie jest problemem, bo możesz brać, musisz patrzeć, jak bierzesz po prostu, to musisz brać jedną płeć, albo samca, albo samiczki. To wtedy nie masz problemu, tak, z młodymi. Ja biorę samiczki akurat, one są bardziej ruchliwe, bo samce są bardziej leniwe, nie, jak to się mówi, zresztą ludzie tak samo, faceci też bardziej leniwi, nie? No ale przyjemne zwierzę. O, cztery na pewno. Ej, buddy, a może bym mleczarnię zakupił? Nie, nic mleczarni nie będę zakupował teraz. Tylko że to nie jest tak, wiesz, że szczur to jest, jak to się wydaje, że bierzesz, masz akwarium, czy klatkę, czy bierzesz i trzymasz, nie. On potrzebuje, żebyś go brał na ręce, żebyś się z nimi bawił, żebyś się zajmował, pochodzić w ten, bo jak nie, to ci zdziczeje. To nie jest tak, jak się wydaje, że bierzesz tylko w akwarium. Ty, jeszcze cztery kostki ci zostały. Czego? A skąd to na to? Z obory, co zostawiłeś. Ty, i tu jeszcze jedna została. No i ze szczurem jeszcze jest to, że musisz brać przynajmniej dwa, no bo to jest zwierzę stadne, nie? Nie może, nie powiem. On będzie bardzo osowiały, taki samotny, czy nie wiem jak to użyć, jakich słów użyć. Jak będziesz miał jednego, bądź jedno. No.
Ale ja, jest... A tu będziesz równo, poczekaj, Pykieli, będziesz tu równo teren czy coś? Zobaczę. Dobra, na pewno będę musiał postawić tą do wapna maszynę. No to stawiaj, to ja ci kamienie przywiozę. No. A co z mlekiem tym robimy? Zostawiamy na razie, czy... Na razie zostaw, no. A po ile jest mleko teraz? Zaraz ci powiem. Ceny. Ja bym jakieś... Mleko... Złote za pół litra? 1237. A najwyższa cena w, we wrześniu i... We wrześniu i w styczniu 1300. We wrześniu. I w styczniu. Albo od razu sprzedajemy to mleko, czy czekamy do pełnego i do stycznia i mamy listopad, grudzień. Dla mnie może sprzedawać. Albo zostawimy do produkcji. Co ty na to? Też to może zostawić do produkcji. Czego się tam cieszysz? Kurde, jeszcze. Jestem. Co? Szczęśliwy jestem. Oho. Co? Mam jutro wolne. Wolne masz jutro. Zainwestuję. Co? O. Wapno? Tak, wapno, a tobie te dwa mieszalniki zakupię. Dla świn. Jakie, dla mnie? Nie, dla świn nie chcę mieszalnika. A dla krów na razie też nie chcę. To kici w krzyż, więcej nie dostaniesz. No i po sobie. Nie, to nie. Dla krów na razie nie chcę, bo mam jeszcze tamten mieszalnik, on jest jeszcze pełny. Więc tamten nie, a najwyżej później to sobie wtedy będzie myśleć. Pieści mordę lizał. Dobra. Dobra, nie to nie, nie chcesz to nie. Ja muszę się zastanowić też nad jakąś działką nową. A chcesz tego kamienia, czy nie chcesz? No dawaj, bo ja już postawiłem. To możesz, na dobrą sprawę możesz przyjechać jeszcze tą drugą przyczepą, nie? Ja nic ci nie przyjadę, dlatego że już wodę tutaj tankuję, kurde. Muszę wodę tutaj dostarczyć. Okej. A tam jako tako nie w tym farmingu na przykład nie możecie jakiś, nie wiem, zatrudniać jakichś ludzi. Tak jak na przykład ty zatrudniasz Jerry w Medievalu, że tam pracują i nie. Wyznaczasz mu zadanie, że ma pojechać to czy tam to zrobić. Wiesz co, możesz, ale jak lubisz ułomnych pracowników, no to... Możesz dać im zadanie takie, że ma na przykład zorać pole, czy coś tam, nie? Tylko, że w Medievalu za to nic nie płacisz, nie? Aha, no ale chodzi mi tu bardziej, tylko porównałem, że po prostu... A tu możesz, tylko że oni zawsze to na drzewie się gdzieś zawiesi, to coś mu będzie przeszkadzać, będzie zawracał na 5 hektarów, takie... Czyli inteligencja botów jest na niskim poziomie. No, bardzo na niskim poziomie tutaj pod tym względem. Na pewno się to opłaca, jeśli chodzi o zbiór na przykład kukurydzy na kiszonkę, bo wtedy do kombajna dajesz pracownika i ty jak sam jeździsz przyczepą obok, to on wtedy kosi, kiedy ty jesteś obok, bo jak ciebie nie ma, to on nie kosi. No to się wtedy nawet... Tak powiem, jak grasz opłaca. Sami bez modów, to musisz tak, bo inaczej nie dasz rady. Powiem ci... Chyba, że kupisz ten kombajn do kiszonki, ciągnik podczepiany. Nie, no to do każdego możesz przyczepę podpiąć przecież.
Powiem ci tak, jak lubisz takich Maciusiów z klanu, no to... Ale nie każdą przyczepę, Jerry, możesz podpiąć. A teraz wyobraź sobie, że masz wielkie pole i masz to na małą przyczepkę ładować. Nawet się chyba wkurzył. Życia. Dlatego ty grasz na tych wielkich kurde polach i tak, na tych wielkich maszynach i na tym wszystkim, no to masz. Bo ja powiedziałem, no ja lubię, jak naprawdę mam super maszyny, a na takiej na przykład tutaj w Brzuzówce, no nie wykorzystam na przykład Big Bada, nie? Ja was przepraszam na kilka minut, za parę minut wrócę. A ja naprawdę lubię te Big Bady, one są fajne. Nie wiem, czy Big Bady, czy Big Budy, nie wiem jak to się wymawia nawet. Mówię, mi się to podoba, no oni wtedy dodali z 17 i ten, zawsze co roku są później na ModHubie od Giantsa. Ja akurat lubię te ciągniki, nie są szybkie wszystko, ale no... Ile tam ci tych kamieni wejdzie, bo mam przyczepkę 12 tysięcy? To mało. Mało? Mało. Ja mówię ci pod Bogiem, że to mało. Ja zawsze na przykład dążyłem, żeby ten, nie? Żeby na mojej gospodarstwie był na przykład ten przegubowy John Deere, ten seria 9XR, czy jakoś tak? Gorsze gówno, co może być. No ale teraz na przykład gram na tej słoweńskiej mapie, słowackiej, przepraszam. No to teraz na przykład postanowiłem, że na tej gospodarstwie będę miał głównie Fendy. Ja nie lubię dużych. Ale no, no bo dużych pól, dużych maszyn. Dlatego mówię. To no, mi zabija rozgrywkę, o, tak ci powiem. Przyjemność z grania, bo tu no, musisz małe, tu musisz się pomęczyć. Trochę tu, trochę tu. Ale trochę na dużych tu. Też się, Jerry, musisz pomęczyć. Jak mam duże pole, ja używam dużych maszyn, ale to jest tak samo, jak ja bym się męczył. Ja się męczę tak samo, jak ty byś miał małe maszyny i masz małe pole. No tak, tylko że ty robisz 3 godziny jedną rzecz, a ja na przykład przez te 3 godziny zrobię już 4 rzeczy różne. Dlatego mówię, każdy gra jak lubi. Ja nie lubię inaczej, nie że nie lubię, tylko wolę grać na dużych maszynach. Na małych jak trzeba też pogram, nie ma problemu z tym, nie mam. Ale wolę duże. Ty znowu lubisz te Ursusy, coś tego stylu, nie? Nie wiem, czy lubię, no. Dla mnie to już, wiesz, dla mnie, ja zawsze mówię, to już jest dla mnie XXI wiek, no, nie przesadzajmy. A, no. No, lubię nowoczesność, no, co ci mam powiedzieć? No, widzisz, a ja tęsknię za przeszłością i... No, dlatego mówię, dlatego tobie by się przydała na przykład gra taki symulator PGR-u. Nie. Nie? Nie grałbyś? Nie, no, gdzie? W PGR-ze są wielkie pola, co ty, kurde? Małe maszyna, wielkie pola. Dobra, Buddy, gdzie ty się to postawił, powiedz ty mi? Ale co? Tutaj z boku. To widać? Już jakiś daszek widzę, no. No jak tam ta twoja mapa, co miałeś? Z tej strony tutaj, że... Robi się jeszcze. To na przykład będzie mapa dla ciebie, tak? Tak. To nie tylko dla mnie, dla ciebie też myślę, że to będzie, bo tam też jest... Znaczy, nie, no nie, dla ciebie to nie będzie, no. No wiesz, ale nie, no dla mnie by było... Bo ty się tym dużym ciągnikiem czy dużym kombajnem to się na drodze nie zmieścisz, to nie, to no, dla ciebie właśnie to raczej... o to mi chodzi, dlatego ja nie lubię czegoś takiego, bo mnie ograniczają te drogi. Ale widzisz, dla mnie by fajnie było, jakby była na przykład mapa urozmaicona, nie? Co ile tam bardziej się weszło? Duże Panie, 1%. Co ty gadasz? Ej, dobra, to w takim razie bierz tu dużą przyczepę i chodź ze mną, no bo to ten... Aha, no dobra. Bierz swój ciągnik i tyle, bo my się tu będziemy tak, wiesz, jak ja tu mam tym wyjeżdżać 100 razy. Teraz mi powiedz, po co chciałeś teraz mleczarni kupić? I ile ono kosztuje? Mleczarnia kosztuje 80, tam chyba 5 albo 90 tysięcy, coś takiego. No dobra, a... 10? Nie. A chciałeś ją kupić, bo... Bo można byłoby już coś tam przerabiać, nie wiem jeszcze co. No ale co z 6 tysięcy mleka? Ale wiesz, że to się powoli robi, to nie jest. No dobra, no ale co z tego, co ty za 6 tysięcy mleka narobisz?
No, z 6000 tu jest, a nie wiem ile tam jest. Że tam też się coś zrobiło. No to tutaj leci się tam. Albo się zrobi. Nie wiem, żeby już się produkcja, wiesz, powoli robiła, nie? Bo zaraz, znaczy zaraz, no zaraz to nie, jeszcze jak się paleta wełny zrobi, to trzeba będzie już te tkaniny zacząć robić. Żeby to już też się produkowało powoli. To tkaniny to wełnę potrzebujesz. Nie, no wełnę od owiec, no co ty. Masz albo z tego, albo z tego. No to ile masz? 1000 tej wełny teraz? No nie, no za mało, no na razie za mało, no dlatego mówię, że... Ja pamiętam, jak będziesz robił ubrania, to masz niezły zysk. No tak, ale no zanim tak. Robisz te ubrania, to wiesz, to nie potrwa jeden dzień czy jeden miesiąc, nie? Bo tam jest tylko określona liczba cykli, nie wiem ile tam, 200, 40. Wiesz, że nawet jak zapełnisz na maksa tą całą fabrykę jedną czy drugą, to no i tak, tak, ale to i tak nie zrobisz. No tak, ale wtedy jakbyśmy grali z tym, z Bercikiem, no to ja wtedy poszedłem w to, bo Bercik właśnie szedł zawsze w te, nie? W pola bawełny, ja od niego kupywałem tą bawełnę, pamiętam. Ale... Nie, no bo to jest dobre, no, to jest dobre, Jerry... na pewno jest z tego dobre, tylko że to jest odłożone w czasie, no. Ja wiem, że zysk jest odłożony w czasie, ale pamiętaj, że ja nie mam żadnych maszyn na wiosnę, nie? No dobrze, no to dlatego ci na razie nic nie mówię, no. Ani siewników, ani nic, nie? Jestem już 2 kilo młodszy. No to wygracie na dwóch osobnych gospodarstwach? Tak. Można by tak powiedzieć, że na dwóch osobnych, no. Ale jest jedno, nie? No ogólnie na sewie jest jedno, ale są dwa. Znaczy dwa na takiej zasadzie, że na przykład tu gdzie ja jestem, to są same te. Same zwierzaki, nie? No to tak jak ja kiedyś robiłem. Same zwierzaki i pole z trawą. Ja tak kiedyś grałem. I nic więcej nie ma tutaj, nie? Że ja sobie na przykład robię... O kurwa. Co ty kurwa robisz? Co robię, no to robię... Farmę, a na jednym polu zawsze robiłem te zagrody dla zwierząt. No to ale... tu akurat tak... Stój z osób, po co odjeżdżasz? Operator, piz... No. A czyli teraz będzie teraz tak, Buddy posieje zioło u siebie, a Jerry otworzy u siebie fabryczkę o profilu farmaceutycznym. Dokładnie. Tak jak w tym filmie Wtorek, to chyba oglądaliście pewnie tą polską komedię. To dokładnie, tak bardzo jak mi mówisz. Się to podoba. No, oglądałem poniedziałek, wtorek i czekam na środę. Ale nie, ale faktem widziałeś Perez tą ten wtorek, tak, tą komedię? Poniedziałek i wtorek widziałem. Mówię. Tylko nie popsuj kamieni, nie? Znaczy w poniedziałku to nie wiem, nie kojarzę takiego filmu. Poniedziałek, ale wtorek? To jest wszystko to, co się dzieje przed wtorkiem. Aha. A w środzie będzie to, co się dzieje po wtorku. No właśnie nie ma środy. Nie, nie wiedziałem, ja teraz nie jestem przed kompem ani jak sprawdzić, nie? Bo w kuchni jestem, ale nie jestem pewien, czy właśnie teraz zrobisz ze mnie wałka teraz. Nie, poważnie, był film, ten. Bo we wtorku chodzi o to, że oni później się odkrywają przed tym gangsterem, bo są mu kasę winni, nie? No. A w poniedziałku oni tą kasę odbierają. Ty, Perez. Pierwsza część to jest poniedziałek. Ty w ogóle wysypałeś jakąś jedną belkę chociaż? Nie. To ale mówię poważnie, kurde, a nie. No poszukaj, 2 czy 3. Tu jedna jest koło mnie już. 2 czy 3 są belki, a może i nawet 4, nie pamiętam. Bo ta maszyna nie ma tego liczenia bel, bo wy nie macie tego dodatku. Wy mielibyście dodatek ten QA, czy jak on się nazywa? Tam bym miał liczenie bel, to on ci powiedział ile. Znaczy powiem wam, że z tymi dodatkami ja tylko mówię, nie wiem, bo ja farminga w życiu nie grałem, ani nie miałem tej gry. Ale ja kiedyś pamiętam jeszcze, jak Genghis poinstalował kiedyś tych dodatków pierony, to się nie mogli połapać, co nie działa. Jak jedno z drugim zaczęło wszystko świrować, to... Oni nie dodatki, a mody instalowali. A. Znaczy wiesz, my przed tym... Sprawdzamy to, nie? Zanim cokolwiek zrobimy. No oni też tak robili, tylko nieraz chodziło pół dnia, zanim cię połapać po paru modach, co nie działa, albo coś, z czym się gryzie, wiesz.
Wiesz, niektóre mody działają na singla, a na przykład na multiku nie działają i jest problem, bo niby sprawdzasz u siebie, czy to jak to hula i tak dalej, a się okazuje, że jak odpalisz na multiku... Zabieraj tą belę! Jak się odpalisz na multiku, to coś tam nie działa, nie? Z tymi modami to mi się przypomina, to przypomniało teraz, jak kiedyś dawno temu, to z 10 lat, prawie, czy więcej, kupiłem kiedyś se kreatywkę, wiesz, kartę do kompa, nie? Na 150 zł, no wtedy to były nawet spore pieniądze. To mi przez 2 tygodnie nie potrafiłem do ładu i składu dojść z kompem, co mi tam nie działa, nie? Po prostu nawet skandysku nie potrafił zrobić. A kupiłem, kurde, kartę za 20 zł, komputer odżył. To tak z tymi modami nieraz jest pewnie też tak jak i u mnie wtedy z tą kartą, jak kupiłem. Tak ze wszystkim zawsze jest. Czym prościej, tym lepiej. No to tak jak... Widzisz, no to tak jak mi wtedy to, co ci mówiłem, co Krzysiu wziął na mnie, nie? Zawsze byłem na... Zresztą to jeden piernik, bo ja byłem na Intelu, teraz jestem na AMD, nie? Jak mi wtedy ten zasilacz piznął, to co mi wziął na raty, nie? No ale kupiliśmy 4 ramy na DDR-ach piątkach, tak? Ale nigdzie, ani na sklepie, ani na stronie oczywiście na YouTubie jest, jak już wiedziałeś, że jest problem. Jak masz obsadzone 4 banki pamięci na DDR-ach piątkach, nie? To ci za Hugo Nasa nie odpalisz tego na XMP. Zapomnij. Właśnie, tak to jest z tymi nowościami. Ale nigdzie, nigdzie nie, ale to już jest nowość od 1,5 roku. Ja się kiedyś, wiesz, bo jak się tam kombinował, w ogóle komp nie startuje, się resetuje, wypierdziela na 4, jak ustawisz na XMP, nie? Te 4 banki, nie? 50% managery. Zadzwoniłem do tego gościa, co nie wiem, czy kojarzysz, bo może nie oglądasz tych filmów z polskich youtuberów. Taki VBT taki kręci na YouTubie, nie? On to akurat odebrał już tam drugi raz, kiedyś tam raz czymś do niego dzwoniłem i ten. On mówi, że już chyba 1,5 roku to robią i za cholerę jeszcze nie zrobili. Ani na Intelu, ani na AMD. Podobno na 4 bankach pamięci nie ustawisz kompa na XMP. Tylko nikt tego nie wie. A, jak będziemy wywozić, mordo, bo ja do ciebie przywiozłem buraki cukrowe, nie? To one zostają. Same buraki cukrowe. Tak. Dobra. Gdyby mi Krzysiu wtedy nie wziął... Tak, będę na cukierę przerabiał. Tam okazało się, że te flaki, tak jak ci mówiłem wtedy, Jerry, były dobre, nie? Bo to zasilacz wystrzelił, nie? Po 7 latach akurat. Ej, Buddy, a tu nie ma tej cukrowni tutaj? Jest cukrownia, ale jeszcze jej nie kupię, tej cukrowni, ale za to kupię sobie pola koło mojej gospodarki. No bo jak ten, jak masz tutaj dużo tych buraków, to może już warto zamiast tego kupić cukrownię. Dużo buraków to nie ma. 70 tysięcy, Jerry. 85. 70. Bo właśnie sprawdziłem. W sklepie sprawdziłeś, a nie na mapie. Tak. No w sklepie. No, a ja ci mówię na mapie. To lepiej kupić w sklepie. Ale po co mam lepiej kupić w sklepie? Jest tańsza o 15 tysięcy? I mieć nasrane wszystkiego tutaj wokół i praktycznie się nie ruszać z miejsca, tak? No. No to nie, to nie jest nasz gry taki, żeby siedzieć w jednym miejscu i tak mieć wszystko ten. Dobra, to ja sobie zrobię coś takiego. Ja sobie kupię pole numer 18, 17, 15, 14, 13, 12, 11. To są te malutkie pola koło mnie, nie? Będziesz się łączył? Tak. Ja, ale to teraz nie wiem, czy coś jest posiane na nich. Na pewno jest kukurydza i na jednym jest słonecznik jeszcze, więc to i tak pójdzie do ciebie, bo ty potrzebujesz dla świn, nie? O. Niaku. Pięć. Dobra, teraz to kupię akurat... Czemu ty żeś te baloty bawełny nie wywiózł? Na razie nie wywożę, bo... Bo przyjacielu, czekam aż wszystko zrobisz. No, śmiało mogłeś wywieźć. Nie. Później nie będzie wiadomo, ile zostanie zadania.
No będzie wiadomo, bo nim ja to tutaj jeszcze te, on ma już pełną przyczepę, a nim ja tu jeszcze zbiorę, no to nie zakończy zadania. No i no nie zakończy, ale wiesz, że co zostaje, to ląduje wszystko u nas. Nie? U nas. Ja się rozumiem, ale jeśli on teraz to odda, to nie będzie, że koniec zadania i te, ja nadwyżkę jeszcze tam dałem. Ale nie wiadomo, mówię, nie wiadomo. No wiadomo, Jerry, bo widzę, ile mamy jeszcze nie spola. Wiadomo, no nie wiadomo, bo może zniknąć, tak jak ja ostatnio Belę oddawałem i miałem oddać 12, a się okazało, że po jednej już zaliczyło wszystko. No i co, przyjacielu? Jak ci mówię, to ci mówię. Już nie wspomnę o kamieniach. Tak. No kamienie to nam wtedy dupę uratowały, tak szczerze powiedziawszy. Chociaż ten drugi na tym polu, no to też ma niezły miazdę z tymi kamieniami. Jakby nie patrzeć. Co ty pokazywałeś, pamiętasz? Mhm. Tam, co mu po złości chyba wysypują wszyscy z całej wioski kamienie na pole. No. Ale to było ciekawe, powiem ci. Ile tam już masz, bo już tak... Już ci mówię, przyjacielu, ile mam. 94%. No, bo już się tu kamienie kończą. Poczekaj, jeszcze nie wszystko stracone. Żebyś... No... Wiesz, ja sobie jeszcze kupię te jedno pole. O, chaos, ponieważ... Ty chcesz tą mleczarnię, tak? No, można byłoby już tam zobaczyć, co tam... A co się w mleczarni produkuje? No nie, możemy, załaduj się, to pojedziemy. Jak ty w mleczarni produkujesz mleko, to jestem Hans Kloss. Sery powiedziałem. Może sery, masło, ma ile się nie mylę. Ej, bardziej kamienie się zepsuły. Co? Kamienie się zepsuły, ale jaja. Dobra, wiem, o co chodzi. Nie wiem, co jeszcze, pewnie szczerze, poza serem. Ty pełny jesteś już? Ja pełny. Nie, 1%. No to się zdecyduj. No 1%. Będziesz pełny, dobra, czekaj. Z drugiej strony, bo tam już wjeżdżamy na te inne pole i nie łapią mi kamienie, wiesz? Nie mogę tych na przykład kamieni zebrać, bo tak jakby... Nie są na twoim terenie. No, coś ten deseń, no. No. To jest częsty i, że tak powiem, wkurzający błąd tej gry. No i właśnie to będzie ten, no. Właśnie to... O, i czekoladę możesz robić w tym, nie? W mleczarni, tylko że do czekolady potrzebujesz cukier jeszcze dodatkowo. Ty, a te buddy pole obok nas to... Które te? No, to jest pole, zaraz ci powiem, które. Ale to nie musi Perez wszystkiego produkować. Wystarczy, że coś ma, to tak, już kupi. Tak, to komu mówię. 112 to nie jest nasze. To jest z Grażyny CPA. Ono daje 41%, no bo tu nie zbiorę tego paska, nie idzie zebrać paska. CBA to jest jej nazwisko czy zawód? Nie, to jest Grażyna z CBA. A z CBA. To zawód. Czekaj, gdzie ty? Że was zamknie. Nie mogę tego zebrać, tego paska. No to właśnie, widzisz, i właśnie tu wychodzą takie kurde te błędy dzikie, nie? To niby się tam poprzesuwało, ale... O, kupiłeś pola. O, dobra. Zbierzesz ją odda. Stanę, okej. To jest też właśnie głupie w farmingu, nie? Że masz wszystko? Tej samej kasy. No. No dobra. Praktycznie możesz kuźwa wykupić te pole, na którym już coś urosło, zebrać i oddać, nie? Właśnie głupie. Powinno być takiej możliwości. Buddy, widzisz? No, widzę. Standardowo u ciebie, kurwa. Już nie mogłeś, kurwa, tego tutaj sypać? To sypalne, chyba pełne jest. Siądź, zobacz.
do mojego traktora. Pełny. Dobra, chodź. Chodź wywieziemy. Ale ja się stało, że się śmiesz. A nic ciekawego. Kamienie jak zwykle, standardowo. Kamienie się nasypały. Całą przyczepę. Aha. Całą przyczepę i... Tak jak... Tak kiedyś jak... na polu. No, z trawą u ciebie. No, tak? Nie u mnie. To było u ciebie czy u Badiego z trawą? No, nie, u mnie nie. U mnie na pewno nie. A gdzie to ty u Badiego? Trendy jedziesz ty. No, no, zapomniałem. Ta trawa się nie kończyła. Edger. No. Na tę kiszonkę wtedy, no. No, 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 jak Badi robi. No. No. Ta mapa też była fajna, podobała mi się. No niestety jeszcze Farming ma zbyt wiele błędów i zamiast to poprawiać, to lepiej wydać nową wersję gry, nie? No to jest też głupie. A właśnie wydają już te 25? Będą wydawać czy nie? Będą. Podo. A czyli poszli już po prostu jak idzie po pieniądzach, nie? Bo jest, czyli te jak te Call of Duty czy tam BF-y, to wydają po prostu co pół roku, znaczy co rok nową grę, tak? No to tak samo jak i FIFA, nie? Dlatego mówię, farming powinien być tak samo jak masz tego, ETS-a dwójkę, nie? Wydają podstawkę i niech wydają te dodatki. Co cię tak zarzuciło, Jerry, na tym zakręcie? Laga mam, miałem. Ale to tak czy inaczej, nawet jak robią nową grę, no to przecież oni trochę po prostu modyfikują starą, czyli teoretycznie błędy ze starszych gier nie powinni powielać na zasadzie kopiuj wklej do nowych, tak? Powinny być usuwane. Niestety tak to nie działa. Ja jestem tylko ciekaw, czy oni teraz kuźwa zrobią tą glebę. No, 5J chyba. Nie no, mi osobiście na tym nie zależy, powiem ci szczerze. Oni niech naprawią te rozumowanie botów, jakąś lepszą prowadzenie. Ale to tak jak mówi kuźwa, no. Piekielnik, no po co wydawać nową grę? Jakąś lepszą mechanikę produkcji, więcej upraw. Więcej upraw to też jest kuźwa niepotrzebne. No jak niepotrzebne, no żebyś... Ale no kuźwa Buddy, no ile tego ma być? Sady niech dodadzą w końcu. Tam te sady mi tam też nie zależy. No co dlatego nie? Dlatego mówię, to... Ty, no bo ty to tak, nie wiem... Ty najlepiej weź drzewo i wal w te drzewo i tyle, no ale no... Nie, dlatego ci tłumaczę, że powinno to być w formie DLC. Kto chce, to sobie kupuje, tak? Ja na przykład chciałbym mieć produkcję tak, jak miałem Serenity Walley. Musiałem dostarczyć drzewa, żeby mieć palety. Żeby mieć, kurde, coś na paletach, musiałem dostarczyć palety i półprodukt. Kurde, żeby mieć jeszcze jakiś kolejny półprodukt, musiałem dostarczyć drugi półprodukt. I to była produkcja, a nie, kurde... Żeby mieć, kurde, na przykład owoce w kartonach, musiałem dostarczyć palety, kartony i, kurde, coś tam jeszcze, kurde. Ale to ma być gra dla dzieci. Ja ci przypominam, że ona ma PEGI 3. Ale można zrobić sobie poziom trudności, wybrać tak. Łatwy, trudny i normalny na przykład. Ty, tamte kamienie to ci się zmieszczą na twoją, czy muszę też jechać? Nie wiem, czy się zmieszczą. Pewno nie. No dobra, to jedziemy. Zależy jeszcze na czym ten trudny polega, tak? Bo jeśli on miałby polegać tak jakbym, jak pamiętam, tak z Constructiona, tak? Jak graliście. Że poziom średni to jest jeden pas autostrady, jedna strona autostrady, dwa pasy, a trudny to jest po dwa pasy z obu stron autostrady. Nie, tutaj w farmingu masz to, że za... Sprzedaż zbiorów dostajesz mniejszą cenę po prostu i tylko tyle na tym się kończy. No też nie do końca, bo masz poziomy jak zaczynasz, no to masz na łatwym zaczynasz z gospodarstwem i maszynami i 100 tysięcy na koncie, na średnim zaczynasz bez ziemi, bez gospodarstwa, bez niczego, ale masz 1,5 miliona na koncie i chyba jakiś kredyt, o ile się nie mylę?
A na trudnym zaczynasz, że masz 500 tysięcy na koncie, nie masz nic, a i masz chyba jeszcze 200 tysięcy kredytu. Nie masz kredytu. Na średnim, na trudnym nie masz kredytu? Nie masz. Sprawdzę za chwilę. To sprawdzaj. Nie masz nic, ale masz tylko mniejsze ceny QTE w skupach i nic więcej. To w każdej chwili możesz zmienić w czasie. I mniej płacą ci za wykonywanie zadań. No jak możesz zmienić ceny w skupie? Zorientować, na czym polega. No normalnie. Poziom trudności w farmingu, nie? Zrobisz Escape Buddy. Robisz... W ustawieniach tam niby można zmienić. Tak, można to Buddy. Aha, i zmienisz tylko poziom trudności, żeby mieć większe ceny w skupie. Tak, a zaczynasz kuźwa na trudnym. No ale to czy... No, ale ja ci tłumaczę, że można. Ja ci nie mówię, że to ma sens. Tylko, że można. To nie ma sensu, to jest po prostu kurde. Co ci mam powiedzieć na to? Że takie coś zrobili. Ja nie mówię, że to ma sens, ja ci tylko mówię, że można. Bo to jest celowe, po prostu zrobione przez twórców, bo czasami niektóre błędy, może tudzież nie błędy, ale jakieś tam niedomagania gry, twórcy specjalnie zostawiają, żeby ludzi przy tym z tego korzystali i żeby ich przyciągać w ten sposób do gry, bo już nie poprawiają tego albo nie utrudniają. Ilu będzie ludzi, no to zawsze coś zrobią, no to połowa będzie się na to krzywić, połowa będzie to chwalić, nie? Znowu to poprawią, to znowu ta druga połowa, co chwaliła, będzie krzyczeć, a ta druga będzie chwalić, nie? I tak dalej, i tak dalej, no. Podstaw się Buddy pierwszy, a najpierw ciebie zadowolę. Trudno jest wszystkich zadowolić w takich grach, w ogóle, znaczy, to wiem. Zobacz, tak powiem, 3800 bawełny macie w dupę. Czemu? Bo została w kombajnie i nie idzie tego wyrzucić w żaden sposób. Jak chcecie, możecie to sprawdzić, ale tu próbowałem. Nie idzie. Proszę was bardzo. Mi się podoba na przykład poziom trudny w Far Cry'u, nie? Prima. Gdzie ty jesteś? No, przetapuj się, bo ja wyszedłem. Znaczy, tam poziom... w Far Cry'e nie grałem. No to tam poziom trudny jest tak, że jeżeli zginiesz, to zaczynasz wszystko od samego początku. To jest ten poziom trudny taki, no, trudny, nie? Że jak nie odbierz tego, bo masz za mało w zbiorniku. Że jak raz zginiesz, to musisz zaczynać wszyściutko od początku, nie? Od pierwszej misji praktycznie, nie? Wiesz co byś Buddy teraz musiał zrobić, no, żeby nie, to odzyskać? To głupie, nie? Nie, no dlaczego głupie? Ja mówię, że nie ma to głupie, nie? No, no ale to jest świadomy wybór, tak? No tak, bo masz kilka tam trybów. Masz powiedzmy ten taki normalny, że jak zginiesz, to zaczynasz od tego samego miejsca na przykład. Masz tam, jest tam poziom jeden z tych trudniejszych, że tam po prostu te wrogowie są bardziej, powiedzmy tam, nie wiem, mocniejsi i tak dalej, ale też nie tracisz części, tylko gdzieś tam, jakiś tam z głównych tych wątków gdzieś tam po prostu zaczynasz, a jest jeden taki trudny, że po prostu masz tylko jedną śmierć, nie? A jak i w Diablo Trójce. I wtedy to ma sens, bo wtedy się starasz, nie lecisz na łapu capu. Tylko wiesz, zanim cokolwiek podejmiesz jakiekolwiek działanie, no to musisz się zastanowić, czy to jest na pewno warte tego, czy tamtego, tak? Nie lecisz na, wiesz, aby szybko, nie? To tak jak w Trójce, zrobisz to postać na hardkorze, będziesz grał 200, 300 czy 500 godzin i nagle tylko już podobno to poprawili, że coś tam jest z tym internetem, że nagle masz, nie wiem, rozłączyć internet, czy gra zdecyduje, że utraciłeś nagle połączenie z serwerem, i koniec, i 500 godzin poszło się odpadnie. No trudno, nie da się wciągnąć tego. A nie masz jakiegoś tam drugiego pola z bawełną? Jest obok, zaraz. Ale nie ma, nie ma zadania. Nie ma zadania na niego. Jest na pole 34 i 63. Ale to i tak tego nie uzyskasz. Bo tam są za małe pola. Trochę lipa. No trudno. No to ale, troszkę lipa. Ale nie ma zbioru. No to no nie jest bawełna. 64. No nie, masz na 63 i na 34. Ale to jest za małe pole. Niby żeby dostarczyć 2900 litrów, a możesz zatrzymać 1200. A tutaj trzeba dostarczyć 4900, ale może zatrzymać 2100. To teraz pytanie, czy zadanie ci zaliczy, nie? No.
A te co Perez robił? Musimy dostarczyć 30 400. Na razie. Ile możesz zatrzymać, powiedz? Nie mogę nic na razie zatrzymać, bo muszę dostarczyć najpierw. Daję 30 400. Jakbyś mógł zatrzymać, no to mówię, w kombajnie masz 3 800. Dobra, ale to już godzinka, nie? No, to już godzinka, panie. Dobra, panowie, my się będziemy żegnać. Oczywiście zapraszam. Ojca i syna i ducha. My się z wami żegnamy. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Ajo. Oczywiście, zostawcie łapkę w górę, dzwoneczek. Tak, tak, żebrak. Mod żebraka wręczamy. Oczywiście idźcie do tego żebraka Jerego na kanał, nie? Tam polajkujcie mu. Do mnie nie idźcie. Do mnie, ja nie chcę was. Ja nie, z miłą chęcią, nie? Nie, ja was nie chcę. Z modu żebraka ja nie chcę. Elo, elo, 320, trzymajcie się.